Chciałbym też, żebyście Państwo dobrze zrozumieli nasze intencje i cel tego spotkania. Przygotowana jest regulacja ustawowa, której intencją, jak ja rozumiem, ustawodawcy jest, aby uregulować to w całości. Czyli żeby mediacje zostały wpisane do wszystkich przepisów niezbędnych i żeby to wszystko ujednolicić. Spośród rzeczy, która wzbudziła nasze wyraźne obawy, był pomysł na wyeliminowanie tak naprawdę organizacji, to znaczy zapis polegający na tym, że listy stałych mediatorów, listy mediatorów sądowych prowadzić będą sądy. Czyli każda osoba, chcąc być wpisana na listy, będzie szła do prezesa sądu z formularzem, tam wpisywała się na listę i ewentualnie prowadziła mediację, czyli będzie centralny rejestr mediatorów. Nie wiem, jaką określono rolę dla mediatorów w świetle tego. Wiadomo natomiast, że te listy, które obecnie są, nie będą już miały żadnego znaczenia, tylko będzie niejako na nowo proces ewidencjonowania właśnie mediatorów w tym centralnym rejestrze. Powiedz, jak ty widzisz możliwość funkcjonowania takiej praktyki, że ludzie będą wpisywali się u prezesa sądu? Jak rozmawiałeś z prezesem sądu, bo u niego byłeś, prawda? Znaczy ogólnie do samego prezesa sądu się nie dostałem. No ale jak poszedłeś do sędziego, to jak sądzisz, zafunkcjonuje taka praktyka, gdy wszyscy mediatorzy będą wpisywali się bezpośrednio w sądzie i tam będą składali dokumenty? Jaki miał charakter rozmowy z tobą? Czy to w jakiś sposób dla ciebie? Ogólnie rzecz biorąc, charakter rozmowy w sądzie to był bardzo negatywny. Ja odebrałem ogólnie negatywnie postrzeganie bycia mediatorem. Powiedziano mi, że w Częstochowie w sądzie jest 100 mediatorów, dla których nie ma pracy i nie ma ogólnie spraw dla mediacji. Jeżeli chodzi o sprawy cywilne i gospodarcze, bo takimi się interesowałem, ale powiedziano mi, że jeżeli chcę, to bardzo chętnie mi wpiszą na niektóre sprawy mediacji rodzinnych i karnych. Rodziny, znaczy nieletnie. Nieletnie. Tak. Nieletnie, tak. I rodziny chyba też. No dobrze. Powiedz, czy zafunkcjonuje taki mechanizm, że mediatorzy będą się wpisywali bezpośrednio w sądzie? Według ciebie. Czy zafunkcjonuje? No jeżeli będzie taki wymóg, to na pewno to zafunkcjonuje w jakiś sposób. Przede wszystkim moim zdaniem mediatora powinna wpisywać organizacja mediatora. Czyli jakieś zrzeszenie, które... Czy z tego dokumentu, który podpisał Jurek Książek, wiadomo, że te organizacje będą wyeliminowane, więc pytanie, czy to zafunkcjonuje? Zasadniczo według ustawy każdy może być mediatorem. No właśnie. A z drugiej strony chcemy trzymać standard mediacji i szkolić profesjonalistów, żeby ludzie byli zadowoleni z mediacji, żeby na przykład spółki dane nie wyszły z mediacji, stwierdzając, że dana osoba jest całkowicie nieprzygotowana do mediacji, do tematu. Zafunkcjonuje według ciebie mechanizm zgłaszania mediatorów bezpośrednio do prezesa sądu, wyeliminowanie list organizacji, a zgłaszanie... Lista organizacji moim zdaniem jest dobra, z tym, że będą trzymały jakiś standard. Tak? Mm-hmm. Organizacje będą się starać, gdyby organizacja odpowiada za swojego członka organizacji. Mm-hmm. Czy mówisz o kwestii odpowiedzialności? Rzeczywiście nie wiem, jaki jest czynnik, jak te poprawki, jak ta ustawa określa kwestię odpowiedzialności. Tu jest taki zapis, że punkt 5. Kolejną istotną kwestią jest prawo odmowy prowadzenia mediacji oraz obowiązek powiadomienia o odmowie prowadzenia mediacji, które to projektodawca odnosi jedynie do stałego mediatora z listy stałych mediatorów prowadzonych przez prezesa. Ta sama uwaga dotyczy obowiązku niezwłocznego zgłoszenia prezesowi zmiany danych zamieszczonych. Obowiązku takiego nie ma mediator znajdujący się na liście prowadzonej przez organizacje pozarządowe i uczelnie. Czyli rozumiem, że jeżeli zostanie określone bo cały problem polega na tym, że ministerstwo zaproponowało, żeby były listy prowadzone przez prezesa sądu, czyli można by się wpisać na listy prezesa sądu i listy prowadzone przez organizacje. I temu zaprzeczyła Społeczna Rada i powiedziała, żeby wykreślić listę organizacji, zostawić jedną listę, jeden rejestr mediatorów prowadzony przez prezesa sądu. I teraz, proszę? Nie cała rada. Czyli Centrum Mediacji łącznie właściwie jest w osobie przewodniczącego Rady Aktualnego, czyli prezesa PCM Jurka Książka, zgłosiła protest wobec tego i zaniedbania. Myślę, że on podpisał to. Słucham? Czyli że on to podpisał. Podpisał jako przewodniczący, który musiał podpisać wynik kolegialnego działania Rady. Natomiast w Radzie jest sytuacja w tej chwili paskudna, bo mediatorów jest dwóch tak naprawdę. Książek i Tański. Pozostaje są prawnikami, albo prawnikami uczonymi, albo prawnikami korporacji, albo sędziami, jeżeli tutaj mówimy, sędziów i korporacji, radców i adwokatów.
Także to, mówiąc wprost, z tego co do mnie dotarło, oczywiście, bo nie chcę i tak dalej, ale był po prostu nacisk sędziów, którzy po prostu przegłosowali mediatorów. Taki był skład akurat wtedy i rzeczywiście Rada to zrobiła, bo Rada działa kolegialnie. Natomiast Rada jest powołaniem ministra, Rada jest nie taka, jakbyśmy sobie życzyli, ale taka, jak minister sobie wykoncypował. Dlaczego tak chciał, dlaczego akurat te osoby powołano, to jego trzeba pytać. Tamtego, który był, ile to było, dwóch czy trzech wcześniej. I oczywiście Polskie Centrum Mediacji oprotestowało to. Jurek pisał w tej sprawie, że to jest absolutnie nie tego zdania. Jest to przejaw po prostu, nie wiem, kto jest na sali, czy sędziowie również, czy prawnicy. W każdym razie jest to przejaw chęci sędziów do kontrolowania mediatorów. Co jest tendencją no, już od jakiegoś czasu rosnącą i niestety mocno wybrzmiewającą. No dobrze, a co w takim razie proponujecie w tej sprawie?